Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest trzeci odcinek z serii Panzer, gdzie zagramy sobie Berserkerem. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Ok, tak jak widzicie, ja już zrobiłem sobie tutaj wszystkie postacie, w sensie jeżeli chodzi o klasy. Mam Inquisitora, z którego już nagrałem dwa filmiki. Pojawił się Berserker, Paladin, Sapper, Gunner, Sister of Fire, Tank i Frostwitch. Wydaje mi się, że to są wszystkie. Na szczęście gra umożliwia zrobienie wszystkich klas, nie tak jak na przykład w Neverwinter czy w Alotsie, gdzie możemy tam bodajże zrobić tylko dwie postaci. Tutaj możemy sobie zrobić każdą z klas. I ja właśnie to poczyniłem i tutaj imię każdej z klas jakieś tam ma powiązanie z Bartosz, żeby było mniej więcej wiadomo, że to ja. I teraz zastanawiam się, którą klasą nagrać sobie filmik. I doszedłem do wniosku, że będę sobie po prostu leciał po liście, tak jak to jest. Czyli dzisiejszy odcinek będzie dotyczył Berserkera. Także ja sobie tutaj odpalam. Dobra, ja jestem już w grze. To jest, jak widzicie, ten tutorial. Każda z nas, z naszych nowych postaci musi przez niego przejść. Dlatego ja też muszę przez niego przejść tym berserkerem. Dlatego też po prostu porobię sobie urywki, tak? Będę tam robił urywki z tego tutoriala, ponieważ my już sobie go znamy, tak? Dobra, już umiemy blokować i atakować. Dlatego ja tutaj dołączam sobie do tych żołnierzy. Wykonam quest. Dobra, padaj. Teraz ty. Powiem wam, że ten berserker jest dosyć silny. Nie mam potem żadnych wątpliwości. Na pewno ma dużo więcej życia niż ma Inquisitor. Ale za to jest dużo wolniejszy i chyba jego ciosy są nawet troszeczkę słabsze. Okej. Wygląda na to, że udało nam się ukończyć. Lecimy sobie dalej. Okej, biegniemy sobie za krasnoludkami, teraz już nie można używać shifta. Tutaj z tego co pamiętamy oczywiście powinno być ten sam przebieg zdarzeń, czyli zasadzka w lesie. Zobaczymy jak sobie tutaj poradzi nasz berserker. Tutaj bodajże odpala się możliwość używania drugiego ze skilli. W przypadku berserkera podejrzewam, że będzie to jakiś rage czy coś takiego. Go Berserk. Ok, jestem w trybie Berserker. Teraz na minutę. Okej, okay, doszliśmy do końca tutorialu. Trwa on naprawdę króciutko. Okej, nasz tutorial dobiegł końca. Jest, tak jak widać, dosyć szybki, także ja nie czekam zbyt długo. Skakuję w portal i nagrywam kolejną część tego odcinka, który już będzie rozgrywka przy użyciu tego berserkera.
Dobra, jesteśmy już w grze. Muszę przyznać, że strasznie szybko znalazło mi moich tutaj ziomków do gry oraz przeciwników. Ostatni raz. O, ktoś pyta na czacie, czy jest jakiś Polak. Okej. Na tą grę czekałem ze 20 sekund, także. Dobra. Chyba udało mi się voice chat wyłączyć, także już nie będziemy tutaj słyszeć tego kolegi. Jest to moja już bodajże trzecia rozgrywka, także mniej więcej już zauważyłem, że wystarczy jak najdłużej po prostu stać tutaj w tym pierścieniu i wtedy praktycznie mamy zagwarantowane zwycięstwo, ponieważ tutaj jak na górze widzicie, nabijają nam się punkty. I tych punktów mamy mieć 500. Jeżeli je zdobędziemy, to automatycznie będzie zwycięstwo. Także ja tutaj bez żadnych cyragieli, że tak powiem, latania po mapie, po prostu sobie tutaj będę siedział. Ewentualnie. Mówię, że ci przeciwnicy nie są za specjalnie jacyś mocni, ani nie stawiają tutaj armatek, ani nic. Tam dopiero postawili, ale ta armatka troszeczkę za daleko jak na mój gust. Wygląda na to, że mamy już sporą przewagę. Myślę, że dobijemy tak do 400. I ja tutaj troszeczkę. O, lecę. Pozwolę może tą wieżyczkę. Dobra, wieżyczka zniszczona. A cholera. Myślałem, że uda mi się go wykończyć, no ale niestety nie udało się. Mamy dosyć sporą przewagę, 350 punktów, także myślę, że jest to idealny moment na zabawę. Poprzez zabawę mam tutaj na myśli jakieś zabijanie. Na przykład tutaj. Dobra. Tędy może da się pobiec, jeszcze tylko się uleczę. Tutaj jest walka, ja pomogę tamtemu kolesiowi. Chodź tu. Nie mnie wykończył. Niestety. Ale widzę, że tutaj może jeszcze uda się być na berserkerze. Nie wiem, którym z klawiszy, który trzeba nacisnąć, żeby móc tutaj myszką latać po ekranie, żeby sobie najeżdżać na przeróżne rzeczy i tak dalej. No i też nie ma z tego co widzę opcji
zaznaczania przeciwnika. Czyli, czy ja wiem, czy jest to takie typowe MMORPG? Chyba nie, chyba to jest zwykłe. No właśnie. Niestety to jest jego słabość. On nie potrafi sobie radzić z przeciwnikami, którzy biją z dystansu. Tak jak chociażby tutaj ta czarodziejka ognista. I ona jeszcze ma podpalenie bodajże. No ale to zobaczymy sobie, jak będziemy mieli okazję nią zagrać. Dobra. Coś... Nasza przewaga zmalała, ale to nic. Zaraz tutaj kończyliśmy go. Tutaj pobiegnę sobie tędy. Tutaj też nie można za dużo tracić staminy, ponieważ nie będę miał tyle energii. Dobra, panowie, macie za 2000. Okej, oni wykończą mnie, ale chyba gdzieś są na połowie życia, mniej więcej. Wykorzystam te 15 sekund respawnu na czytanie SMS-a. I odpisanie. Akurat się wyrobiłem. O, przyszła tutaj jakaś owieczka, ale... A, tam jest jedna, to sobie... Już ty. Ona powinna być... mieć mało życia. Ty cholera. Pyk. Dobra, udało się. Gdyby nie ta podka, to kurczę, zabiłaby mnie. Chodź tutaj. O, już wygraliśmy. Dobra. Super. Jest bodajże dwóch czy trzech Polaków, także mogę sobie pozwolić na pisanie po polsku. Okej, jest tabela wyników. Ja zająłem gdzieś tam w dolnych częściach tabeli. Witchfires. 7 zabić. Okej. Jeszcze nie poznaję tych emblematów za bardzo, także... nie wiem, kto jest jak, ale Fire at Will Smith. Ok. Widzę, że tutaj pierwsze miejsca zajmują te czarodziejki płomienne. Dlatego ja będę tutaj chyba następny odcinek sobie nią nagram. Dobra, lecimy. Zobaczymy, jaki loot uzyskaliśmy i myślę. O, fajnie, ok. 8 zł, 600 doświadczenia. Super. Dobra. Okej, tak wygląda gra Berserkerem. Nie wiem, jeszcze nie chcę porównywać tutaj, bo na razie grałem tylko Inquisitorem i Berserkerem. Dlatego też będę się wypowiadał gdzieś później, jak to oceniam ogólnie. Okej, jestem z powrotem. Gra ni stąd, ni zowąd wyłączyła mi się, nie wiem dlaczego. Ale po mniej więcej byłem... mówiłem o tym, że gra Berserkerem jest dosyć przyjemna i nie sprawia żadnych trudności, ma bardzo dużo życia, dosyć mocno bije, trochę powoli, ale może dalej na dalszych levelach jest lepiej, nie wiem, może to też kwestia ekwipunku, no nic, zobaczymy w przyszłości. Okej, myślę, że nie ma co przedłużać, ja po prostu biorę się za nagranie następną z postaci. Okej, moi drodzy, w tym odcinku to jest niestety na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić pod spodem komentarza, dać łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał po więcej. Pozdrawiam bardzo serdecznie.